Miłosierny Ojcze, w Twe ręce powierzam dzisiaj swoje życie. W Twym miłosierdziu chcę się dzisiaj zanurzyć. W Twojej obecności od dzisiaj do końca czasu chcę przebywać. Dla Ciebie pragnę żyć. By żyć tym, co Ty dla mnie przygotowałeś. By z pokorą i radością przyjmować to wszystko, co w Twojej łasce mnie spotyka. Niezależnie od tego, czy w tej chwili oceniam to jako dobre czy złe, sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, wypełnione miłością czy nienawiścią, radością czy smutkiem. Bo wiem, że bez względu na to, jak ja oceniam to, czym mnie doświadczasz, Ty prowadzisz mnie prostą drogą do siebie. I w Twoich świętych rękach najbardziej nawet bolesne i niechciane doświadczenie przemienia się w błogosławieństwo prowadzące do radości bez końca. Do pokoju, który przekracza wszelkie poznanie. Do wolności od tego, co kiedykolwiek uznałem za moje i co wypełniało mnie lękiem przed tego utratą. Więc to wszystko, czego nauczyłem się o świecie, składam u Twoich stóp. Tobie ofiaruję całą moją wiedzę, doświadczenie, opinie i poglądy. Tobie oddaję wszystkie oceny i osądy, w które tak długo wierzyłem, bo chcę być jak małe dziecko, które nie zna niczego i nikogo oprócz Ciebie, które wie tylko tyle, ile Ty zechcesz mi objawić, które nie zna przyszłości i przeszłości, które przebywa w wiecznym teraz wraz z swoim tatą. I w Jego obecności każdą chwilę traktuję jak najświętszy dar, jak przepiękne błogosławieństwo, które wielbi wszelkie stworzenie. Miłosierny Ojcze, chcę resztę czasu, który przeznaczyłeś dla mnie tu na ziemi, spędzić w Twoich objęciach. Nie pozwól mi błądzić w myślach, obawach, wątpliwościach zbyt długo. Lecz za każdym razem, gdy tak się stanie, spraw, bym przypomniał sobie, czego naprawdę pragnę. Gdzie jest mój dom? Gdzie znajdę ukojenie? A gdy uznasz, że jestem gotowy, przez wzgląd na ofiarę Twojego Syna, spraw, bym tak jak On umarł dla świata i narodził się ponownie dla Ciebie. By nie było mnie, lecz byś był już tylko Ty. Na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen.